Rozumiesz coś z tego? No, Irek nic nie wie. Mela też nic nie wie. No, Kacper, jak pytałem, to ponoć nie on, a Zuza w ogóle foch. No, ale co, zaszło coś między wami, jak robiłeś jej te zdjęcia, nie wiem, powiedziałeś za dużo albo posunąłeś się za daleko? Nic, a nic, żeby miała się obrazić? Nic, przysięgam. No, chyba jeszcze potrafię rozróżnić, kiedy przeginam z kobietami, nie? Tak, każdy facet tak mówi, a potem i tak przegina. Cześć, Konrad. Masz chwilę? To chodź na chwilkę. No pewnie. Co jest? Słuchaj, bo ja sobie przemyślałam i trochę przegięłam. Jestem ci winna przeprosiny. Zgadzasz się? No tak, powiedz mi, co mam podpisać. Nie no, naprawdę? Serio mówisz? Serio, zrobiłeś fajne zdjęcia, no i zasłużyłeś, żeby ktoś je zobaczył. Nie no, ja nie wierzę w to, co słyszę. Co, Zuza, zgodziłaś się? Będziesz na billboardzie? To wychodzi. Jezu, ale super! No, znawca kobiet, ona zdania nie zmieni. No, tak, to ja się mogę pomylić. No, słuchaj, Zuza, no naprawdę nie wierzę, że to dla mnie znaczy, no. Wiesz co, dzięki, przyjść. Naprawdę. Ja myślałam, że pogadamy. Melcha innym razem. Dzięki. Ej, dobra, to ja dzwonię do tego faceta z firmy, no i umawiam się, zanim ona w ogóle, wiesz, zmieni zdanie.